Czołem wszystkich, mapa Ruins of Tarson jest mecz pomiędzy Zergiem i Zairo oraz mną, grającą jako Protoss, a po drugiej stronie mamy Diego, grającego jako Zerg oraz Hidana, grającego jako Terranid. Jak widać, mamy tutaj randomowych 2v2. No i przyznam szczerze, że myślałem, że to z Andy, bo to przecież Andy zmienił swojego nicka na Hymer. No i próba tam ustalenia, wiadomo, taktyki, co też będziemy robili. No i mój partner w tym momencie powiedział, że nie wie, się zobaczy, co też nasi przeciwnicy będą tutaj kombinować. Świat z mojej strony wysłany, żeby zobaczyć, co też oni właśnie tam będą robić. Minęło się z probą od, droną od Andy'ego. Takie high five po drodze. Jak widać, Andy wysłał swojego Overlorda na tyły mojej bazy. Wiadomo, też chodzi o to, żeby sam zobaczyć, co też tam się będzie działo. Z kolei mój partner tak troszeczkę dziwnie także wysyła tego swojego Overlorda. Zwiat tutaj od razu się Andy rzucił na to, żeby pogonić tą plomę. Przyznam szczerze, że tak zupełnie jak nasz Andy ma w zwyczaju. No a widzimy, że jego partner Hinan robi tutaj tego walla i także bardzo szybki gaz. To może sugerować albo manszetki, albo jakieś czołgi, czy jakiś szybki tech. Ze strony Andy'ego no, brak. Jak widać, jakby partner pyta, czy jest pull, no to szybkie sprawdzenie, czy ten nie ma go, no to od razu pomyślę, że prawdopodobnie powstaje exp, co jak widać, także mój partner od razu robi. Proba chyba została tam wysłana, czy my wiemy, chociaż nie, jeszcze tutaj się pałęta po bazie naszych przeciwników, żeby zobaczyć, co też oni tam robią. Prawdopodobnie to jest taka probka samobójcza, żeby stwierdzić, co też tam się dzieje. A z mojej strony Gateway, Cybercore zaraz prawdopodobnie tam zostawiał, właśnie już próbka została wysłana po to, żeby go powołać do życia. No i tutaj zwiat, sprawdzenie, co też się dzieje. No i próbka, niestety nie udało jej się uciec. Ten Marine zdążył ją przechwycić i wykończyć. No ale to mogło nam dać troszeczkę do myślenia. Mamy tutaj drugi Gateway. Cybercore już się tam powołuje, no i wiemy także o tym, znaczy przeciwnicy nasi wiedzą o tym, że mamy raczej Gziajaro. Gziajaro? Nie wiem, przyznam szczerze, że nie ma pojęcia, jak to wymawiać. Ma swojego expa, od razu królówka zostaje tutaj powołana do życia, druga królówka powołuje się w międzyczasie w bazie głównej. Mamy jeden ekstraktor, prawdopodobnie jak zostanie 100 gazu wynaleziony, to Gziajaro. Od razu przepraszam bardzo, jeżeli źle to wymawiam, trudno, bywa, przywilej. To zostanie tutaj, o właśnie, wynajdowany Speed. Pierwsze ligi w drodze, mamy tutaj dwa Gateway'e, Cybercore wynajduje się, no i Robo Facility. A w międzyczasie mamy trzecie baraki, więc to barżetki, czy, proszę, reaktor i Techlab, czyli nasi przeciwnicy będą puszowali, będą cisnęli, zobaczyć, co też im się uda zrobić. Prawdopodobnie możemy się spodziewać jakiegoś takiego ataku około 6-7 minuty. W międzyczasie Zairo wysyła swoje ligi na przeszpiegi, sprawdzić, co też tam u naszych przeciwników słychać. Przyznam, że spora tych ilość tych ligów tutaj została wysłana. No, nawet Spycrawler jakiś tam jeden został wybudowany przez Andy'ego w celu obrony. Królówka zostanie ściągnięta, nie wiem, czy parę dronek może także zostało ściągniętych. 25 probek z mojej strony, 28, 22 ze strony Zairo, czyli mamy no, w stosunku do zerk jest, mój zerk jest do tyłu w stosunku do Andy'ego, ale z kolei bardzo mocno do tyłu jest też tutaj Hidan ze swoimi SCV-kami. Zwiadowczy no, supply, fabryczka i kolejny
techlapa bez samych Marinesów. Steampunk się zaczyna wynajdować, a z mojej strony, no, u mnie dość standardowo Forge i kolejny Gateway, a w międzyczasie, jak widać, ekspujemy. Wysłany gdzieś... O, właśnie, leci. Obserwer na zmiany do naszych przeciwników, żeby sprawdzić, co też tam takiego ciekawego się dzieje. No i Suicide Lord zaraz tutaj zostanie także ściągnięty. Uj, kto wie, może zapewni się chwilowe supply lock u naszych przeciwników. Dokładnie. Mamy speedlingi, plus jeden z mojej strony się już wynajduje. Kolejne lingi ze strony Ziajaro. I nasza malutka wesoła pika szykuje się tutaj do jakiegoś, może nie tyle pusza, co przykowania się do obrony. Sprawdzenie, co też tutaj nasi przeciwnicy kombinują. Speed także jest wynaleziony. No i mamy Roach'a. O, pytanie, czy jesteśmy gotowi? Spyro ze strony Andy'ego. I jak widać, Roach także ze strony mojego partnera, plus parę stokerów i zelotów. A przyznam szczerze, że wydawało mi się, że gdzieś miałem tutaj właśnie Immortala, który się troszeczkę spóźnia. No, ale spróbujemy coś tutaj zdziałać. Ściągnięty szybciutko te Marinesy. A przyznam szczerze, gdzie są Marinesy? Chyba coś przegapiłem. Przepraszam bardzo, sofle, bo... Armia... A nie, tu jest armia Hidana. Cały czas, dobra, czekajcie, tu... O, i ładne boom. I resztki zostają wycięte. Czyli mój partner troszeczkę na mnie nie poczekał, uderzył i to dość celnie swoimi banelami. W międzyczasie tutaj wykorzystana nieuwaga, czyli to, że ten Spine się wykopał i atakował, no i jednostki odpowiednio tutaj jeszcze działają. Królówka ściągnięta, więc te 2-3 rocze też tutaj nie za dużo zdziałają. Dodatkowo już biegną kolejne linii. No i to wszystko zostaje tutaj ładnie ściągnięte. Atak na jednostki, spójrzmy tutaj te drony, które zostaną odpowiednio potraktowane, czy też nie za bardzo. Teraz nie rozumiem co też Hidan zrobił. Wycofał się, chciał chyba skasować tą ten supply, a przyznam szczerze, że większe szkody by zrobił, gdyby przyatakował i zaatakował jednostki robotnicze, czyli te dronki, które tam atakował. W międzyczasie doszedł ten spóźniony Immortal, co wspominałem wcześniej, że wydawało mi się, że on jest, no, zmarnowane energia na larwy, bo to ten, a nawet to szybciutko tutaj zostaje wycięte. Próba tutaj jeszcze ataku, takiego, no, atak i odskok. No, ale jak widać, kolejne roacze ze strony mojego partnera przychodzą. Kolejny, drugi już Immortal, aż prosi się o to, żeby gdzieś tutaj po drodze zostawić jakiegoś pylona do warpowania tych jednostek. No i szykujemy się do kolejnego zmuszenia do Kassela. Expa, jakieś dwie dronki chyba zostaną szybciutko właśnie ściągnięte. No i wymuszenie Steama u Terrana. Oj, 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 przyznam szczerze, że tutaj był błąd z naszej strony, bo zamiast atakować jednostki wojenne, to przeatakowaliśmy i zniszczyliśmy tego supply'a. Było takie dobicie tych jednostek i Immortale teraz też się włączyły do akcji, więc te stokery, które były tutaj przyszykowane, znaczy stokery, marunery, które były przyszykowane do przeciwko stokerom, błyskawicznie padają na tych Immortalach. No i zniszczenie tego supply'a niewiele da, bo chyba była na skasowanie i zrobienie supply bloka dla tego Terrana, ale kolejne budynki produkcyjne padają. Oj, tyle co się narodzi i od razu ginie. I kolejne budynki
zostają zniszczone. Jak widać, w międzyczasie kolejne roacze ze strony mojego partnera zostają podsyłane. Te dwie królówki także tutaj za dużo nie działają. Hinan opuszcza grę, a jego partner rzuca się do ataku swoimi dronkami. Przyznam szczerze, że troszeczkę nie rozumiem w tym momencie zagrywki Hinana. No, Andy rzuca GG i także opuszcza tę grę, która kończy się naszym zwycięstwem. Haha, Andy, skopałem ci tyłek. No, ale chodzi mi o to, że nie za bardzo rozumiem podejście tutaj Hinana, który się tak dosyć szybko opuścił tą grę. Wystarczyło tutaj jeszcze troszeczkę się cofnąć, poczekać, nawet przeatakować STV-kami czy dronami, gdyż jak było widać, przez spory okres czasu było tylko parę stalkerów i dwa immortale, które niszczyły infrastrukturę, a nie było wsparcia dla mnie ze strony mojego partnera. No i też jeżeli spojrzymy tutaj, no to 37 dronek, 29, tutaj nie ma co na to patrzeć, może nawet troszkę cofniemy zanim tutaj Endish uderzył swoimi dronami, no to mamy, no jest ta lekka przewaga z naszej strony, jeżeli chodzi o siłę wydobywczą, no ale no, nie wiem czemu Hinan nie wykorzystywał mułów, no też było ciekawe, ale mieli szansę na to, żeby odeprzeć ten atak, przyznam szczerze, no ale ich wola dla nasza wygrana, nasz zysk. Jeszcze spójrzmy, tylko nie. Upgrade'ów nie ma, to co prawda plus 1-1 z mojej strony dawało radę. No i oczywiście exp, który już tam odpowiednio działał, także nam zapewniał niezłą przychód. Jak widać, ten przychód troszeczkę większy, ale to w międzyczasie cały czas było ciśnięcie naszych przeciwników. Mam nadzieję, że mecz wam się podobał, był interesujący. Dzięki za oglądanie. Do następnego razu. Cześć.